Niemcy dla Polaków. Mieszkasz lub planujesz wyjechać do Niemiec? Subskrybuj nasz kanał, aby dowiedzieć się wielu ciekawych i ważnych informacji. Wohngeld w Niemczech. Jak złożyć wniosek oraz komu przysługuje? Wohngeld jest formą wsparcia finansowego w Niemczech, które pomaga osobom o niskich dochodach w pokryciu kosztów wynajmu mieszkania. W tym poradniku omówimy, komu przysługuje Wohngeld, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku oraz jak przebiega sam proces aplikacji. Kto ma prawo do dodatku mieszkaniowego Wohngeld? Wohngeld przysługuje osobom, których miesięczne dochody nie wystarczają na pokrycie kosztów mieszkania. Aby uzyskać Wohngeld, osoba musi mieszkać w Niemczech i posiadać zarejestrowany adres zamieszkania. Ponadto, osoba ta musi być obywatelem Unii Europejskiej lub posiadać zezwolenie na pobyt w Niemczech. W przypadku studentów, którzy otrzymują wsparcie finansowe, Wohngeld jest przyznawany w oparciu o dochód ich rodziców lub opiekunów. Osoby zatrudnione na etacie lub prowadzące własną działalność gospodarczą muszą mieć miesięczny dochód niższy niż limit ustalony dla danego regionu w Niemczech. Ile wynosi Wohngeld? Wysokość Wohngeldu zależy od wielu czynników, takich jak dochody, liczba osób w gospodarstwie domowym, rozmiar mieszkania oraz lokalizacja. Średnio Wohngeld wynosi od 150 do 370 euro miesięcznie. Osoby posiadające dzieci lub inne osoby zależne od siebie mogą otrzymać wyższe wsparcie finansowe. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o Wohngeld? Aby złożyć wniosek o Wohngeld, należy przedstawić kilka dokumentów. Wymagane dokumenty różnią się w zależności od indywidualnych okoliczności, ale ogólnie wymagane są: aktualny dowód osobisty lub paszport. Dowód zameldowania, Meldebescheinigung. Dokumenty dotyczące dochodu, takie jak zaświadczenie o wynagrodzeniu, decyzja o emeryturze lub zasiłku. Umowa najmu lub dokumenty dotyczące zakupu mieszkania. Potwierdzenie kosztów utrzymania, takie jak rachunki za prąd, wodę, gaz i inne. Jak złożyć wniosek o Wohngeld? Aby złożyć wniosek o Wohngeld, należy skontaktować się z Urzędem Gminy lub Powiatu, Amt für Wohngeld, w miejscu zamieszkania. Najwygodniej zarezerwować termin online, można również zrobić to osobiście w odpowiednim urzędzie. Po otrzymaniu wniosku, urząd przeprowadzi wstępną analizę i może poprosić o dodatkowe dokumenty, jeśli są one potrzebne. Po przeanalizowaniu dokumentów, urząd podejmie decyzję o przyznaniu Wohngeldu i wysokości wsparcia finansowego. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, osoba otrzyma pisemne potwierdzenie decyzji oraz informacje dotyczące wysokości i terminu wypłaty Wohngeldu. Wypłata odbywa się zwykle raz w miesiącu i może być dokonywana na konto bankowe. Podsumowując, Wohngeld, dodatek mieszkaniowy, jest formą wsparcia finansowego, która pomaga osobom o niskich dochodach w pokryciu kosztów wynajmu lub zakupu mieszkania w Niemczech. Aby uzyskać Wohngeld, osoba musi spełnić określone kryteria dotyczące dochodów i statusu pobytu. Wysokość Wohngeldu zależy od wielu czynników, a dokumenty wymagane do złożenia wniosku różnią się w zależności od indywidualnych okoliczności. Proces aplikacji składa się z kilku kroków, a ostateczna decyzja o przyznaniu Wohngeldu podejmowana jest przez Urząd Gminy lub Powiatu. Dziękujemy za oglądanie. Przygotowujemy kolejne filmy o Niemczech oraz praktyczne poradniki dla osób mieszkających w Niemczech lub planujących wyjechać tam. Dlatego daj łapkę w górę, udostępnij film i koniecznie subskrybuj nasz kanał.